Jeżeli na dzień dzisiejszy twoim CRM-em jest Excel albo twoim CRM-em jest twoja skrzynka mailowa, to myślę, że nie masz na co patrzeć, jeżeli chodzi o AI-a. Sorry, po prostu stracisz czas, stracisz pieniądze. De facto wszystkie dane mogą być wartościowe i wszystkie dane mogą być bezwartościowe, w zależności od tego, jak później tą sztuczną inteligencję wykorzystasz w dalszych procesach. I co się stało w momencie, kiedy on tego CRM-a wprowadził i zaczął robić automatyzację? Spotkaliśmy się po roku czasu i mówi: słuchaj, ja mam w tym momencie 180 osób na pokładzie i w zasadzie ja nie muszę pracować do końca życia. Internet Beta 2023, kolejne rozmowy kuluarowe z prelegentami, gośćmi bety. Tutaj zawsze najciekawsze informacje się pojawiają. Dzisiaj moim gościem Ariel Stępień-Rae. Ariel, zobaczyłem twój opis prelegenta i mówię, muszę z tobą o tym porozmawiać, bo olbrzymie doświadczenie sprzedażowe. Teraz też projekt mocno powiązany z generatywnym AI, który jest bardzo mocno na topie. Nie wiem, czy ten temat już nie jest wyeksplorowany za bardzo, ale chyba cały czas jest tam tyle zmian i tyle się dzieje, że cały czas warto być na bieżąco. No ja chciałem cię złapać i dowiedzieć się od ciebie jednej podstawowej rzeczy. No, ty masz bardzo duże doświadczenie w tym obszarze sprzedaży, ale też właśnie budowania systemów opartych teraz też właśnie o generatywne AI. Czy ty w ogóle sobie wyobrażasz sytuację, w której dzisiaj na przykład stwierdzasz, że założysz jakąkolwiek firmę, jakiegokolwiek obszaru i nie wykorzystasz w procesach przyszłych, które będą się tam odbywały, generatywnego AI? Cześć. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o początek i samo zakładanie takiej firmy, to wydaje mi się, że samo AI nie jest niezbędne. W sensie, no musisz być ty. To musi być pomysł, to musi być produkt, który rzeczywiście przekona ludzi. Natomiast w tym drugim etapie, kiedy zaczynasz robić już sprzedaż, kiedy zaczyna się ten biznes kręcić, no nie wyobrażam sobie robienia tego bez sztucznej inteligencji, czy bez jakiegoś algorytmu, który zautomatyzuje sprzedaż, albo sprawi, że ciebie odciąży to z takich bezpośrednich zadań, na przykład sprzedażowych, czy na przykład z rozliczania twojego zespołu, czy ciągnięcia gdzieś tam tego projektu dalej do przodu. No właśnie, bo dużo ludzi bardzo, i to jest chyba nagminne, kojarzy generatywne AI tylko z czatem GPT, ale AI jest z nami tak naprawdę, no, nauczanie maszynowe, no bo to AI to zawsze dyskusja, zawsze będę dyskutować, nie ma AI, to jeszcze nie jest ten etap, możemy to tak nazywać, to raczej nauczanie maszynowe. Ono jest w wielu procesach już od lat, tylko to generatywne AI zrobiło tam różnicę, bo teraz faktycznie możemy coś wygenerować. No ale jak w twojej opinii to wygląda, to ten generatywny AI w sprzedaży, na jakim etapie on może być najbardziej efektywny? Bardziej na samym początku nawiązywaniu kontaktu biznesowego, nagrzaniu potem tego leada, czy raczej na samym zamykaniu sprzedaży, tak żeby zautomatyzować? Gdzie ty byś to najchętniej zastosował i najbardziej widzisz sens? Że to wszystko zależy tak naprawdę od bezpośrednio tego biznesu, który prowadzisz. Rzeczywiście tutaj musimy rozróżnić generatywną sztuczną inteligencję od generalnej sztucznej inteligencji. I tej generalnej jeszcze nie ma. To nie ma się co czarować. Generalnej sztucznej inteligencji nie ma. A czym ona się różni od tej generatywnej? Ano tym, że ta generalna będzie miała w przyszłości zdolność do nauki, zdolność do rozumienia tych informacji, które przyswaja, i zdolność do rozumowania na poziomie porównywalnym do ludzkiego. To nie znaczy, że zastąpią nas roboty, czy to nie znaczy, że gdzieś tam już za rogiem czeka nas jakiś Matrix, czy inna sztuczna rzeczywistość. To znaczy nie mniej, nie więcej jak to, że już wkrótce, a myślę, że to zdarzy się w ciągu kilku najbliższych lat, będziemy w stanie zautomatyzować dużo więcej procesów, niż jesteśmy w stanie zrobić teraz. I teraz, na jakim etapie zastosować tą sztuczną inteligencję? I jak ją wykorzystać? No wykorzystać ją zarówno na początku, jak i w trakcie tego procesu, jak i na końcu. Ale co to znaczy? No właśnie. W całej rozciągłości. Ale co to znaczy? No to znaczy nie mniej, nie więcej jak to, że żeby w ogóle móc mówić o wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji na dzień dzisiejszy w sposób taki bardziej świadomy i bardziej automatyczny niż wpisanie do czata GPT, przygotuj mi maila do klienta, przygotuj mi ofertę dla tego klienta w oparciu o ten i ten produkt. To jesteś w stanie zrobić już dziś.
ale jeżeli chcesz zrobić to trochę lepiej albo trochę bardziej na poważnie, to musisz mieć swój model językowy. Musisz mieć coś, co nakarmisz swoimi danymi. I tak naprawdę w momencie, kiedy nakarmisz tą sztuczną inteligencję swoimi danymi, to będziesz w stanie ją wykorzystać na każdym etapie procesu sprzedażowego. Od początku, od pierwszej rozmowy, od jakiegoś tam nawet czatu z klientem bezpośrednio na stronie, po domknięcie tego procesu, po wygenerowanie umowy, po wygenerowanie jakiegoś tam zamówienia, czy nawet jakiegoś pisma do klienta, czy w imieniu klienta. Okej, ja już mam dwie ścieżki, które chciałem podążyć w tej rozmowie, bo są rzeczy, które bardzo mnie interesują, ale zacznę mimo wszystko, żeby rozwiać wątpliwości od pierwszej z nich. No bo my mówimy dzisiaj o wykorzystaniu tego generatywnego AI w sprzedaży. To jest dosyć ciekawa rzecz, no bo sprzedaż, jak wiadomo, jest fundamentem firmy. Nie ma sprzedaży, nie ma firmy. No nie da się jej prowadzić, jeśli nie masz klientów, nie pozyskujesz ich. No i teraz ja się zastanawiam, jak ty byś przekonał mnie, może, nie wiem, czy chcesz mnie przekonywać, ale gdybyśmy się zabawili w taką grę, no bo ja wychodzę z założenia, bardzo ciężko pozyskać mi klientów. No i teraz szansa, że AI zrobi mi jakiś fuck up, który skopie mi ten proces sprzedaży, o który ja tak bardzo mocno walczę, no wydaje mi się, że jest dość spora, jeśli nie wyprowadzimy oczywiście z błędu. No i teraz jest pytanie, czy ja mogę sobie pozwolić na fuck upy w części tych procesów, ze względu na to, że znacznie zwiększę masę, na której działam, nie? No bo jeżeli mam 10 leadów, no to chcę je bardzo mocno dopieścić, nie? Ale dzięki AI mogę z 10 zrobić powiedzmy 1000, więc wtedy jestem gotowy na straty jakościowe, może coś się dopnie. Czy ty w ogóle patrzysz w ten sposób na zastosowanie tego AI-a generatywnego? Czy tutaj wchodzę w jakieś bardzo dziwne meandry myśli? Ja patrzę raczej na drugą stronę tego procesu, czyli jeżeli masz 10 lidów rzeczywiście i te 10 lidów bardzo chcesz dopieścić, to wykorzystuj tylko minimum. Wspieraj się czatem GPT, czy Midjourneyem, czy jakimkolwiek innym tak naprawdę dużym modelem językowym na dzień dzisiejszy, który wesprze się w tych procesach, który pomoże handlowcowi czy sprzedawcy po prostu wykonywać szybciej troszeczkę swoje zadania, ale miej to pod kontrolą. Nie? Natomiast jeżeli jesteś w stanie mieć tych leadów 1000, a masz tylko 3 sprzedawców, to oni większość z tych leadów stracą. I myślę, że to jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy trochę częstszy przypadek niż właśnie te 10 leadów. Bo owszem, no jeżeli sprzedajesz Maybachy, to pewnie masz 10 leadów. Nie? Natomiast jak sprzedajesz Toyoty, to pewnie masz ich trochę więcej. I teraz jeżeli masz ich trochę więcej, to pewnie część z nich przepalisz. A po co je przepalać, skoro możesz je zautomatyzować? I tutaj możesz właśnie wykorzystać potęgę tej sztucznej inteligencji do tego, żeby zautomatyzować te procesy, których nie do końca chcesz robić. Czyli na początku odsiać tych najbardziej wartościowych na te twoje najlepsze, najdroższe produkty, a dopiero w drugiej kolejności tych, których uważasz za może trochę mniej wartościowych, albo tych na trochę mniej marżowe produkty, po prostu zautomatyzować. Okej, jest to ciekawe podejście, więc przejdę do mojego drugiego wątku, który mnie bardzo to interesuje, no bo ty powiedziałeś coś bardzo ciekawego i mam wrażenie, że zdecydowana większość ludzi, którzy podchodzą do, nazwę to zabawą na ten moment jeszcze z tym generatywnym AI, dochodzą do tego etapu, gdzie trzeba zbudować ten model językowy i go nakarmić. I tutaj pojawia się taka raczej, mam wrażenie, w większości wielka ściana, której nie da się obejść i przeskoczyć, ani też zrobić podkopu, no bo tutaj potrzebujemy już narzędzi, które są dedykowane do karmienia tego algorytmu, no czyli na przykład Cerema, no który masz chyba też okazję współtworzyć dość aktywnie. Tak jest. Tworzymy Cerema, mamy naszego własnego Cerema, natomiast tak naprawdę sam CRM nie wystarczy do tego, żeby nakarmić sztuczną inteligencję wartościowymi danymi. Bo teraz, owszem, masz 1 000 000, 5 milionów, 10, 150 milionów klientów w CRM-ie, czyli masz taką bazę danych, tylko co ty o nich wiesz? Tak naprawdę, mając taką masę danych w samym CRM-ie i posiadając same, nie wiem, znienawidzone przez handlowców statusy, że ten kupuje, ten nie kupuje, ten jest niezainteresowany.
to ty nie masz tak naprawdę żadnych wartościowych danych dla tej sztucznej inteligencji. Żeby mieć wartościowe dane, tak naprawdę potrzebujesz CRM-a zintegrowanego z innymi narzędziami, które te dane zbierają. I teraz jakie to są narzędzia? No to na przykład jest system klasy CPaaS, czyli platforma komunikacyjna, za pomocą której będziesz zbierał dane również do tego CRM-a. Tak? Czyli połączenie komunikacji z klientem już od pierwszego etapu, ze wszystkimi tymi plusami i minusami jakby tej komunikacji dalej idącej, ze wszystkimi zakupami klienta, ze wszystkimi zamówieniami, zapytaniami, czatami i tak dalej, w jedno miejsce i to dopiero są wartościowe dane. To dopiero są dane, które są w stanie nawet z małej bazy, rzędu 50-100 tysięcy rekordów, w naprawdę krótkim czasie zapełnić taki algorytm do sztucznej inteligencji. I tu dam ci super przykład. Jeden z naszych klientów przestał realizować po prostu newslettery na pałę i zaczął korzystać z CPaaS-a. W ciągu 3 miesięcy zrealizował tam blisko 150 wysyłek. 150 wysyłek, 150 kampanii, tam były różne SMS-y, powiadomienia push, maile, newslettery i tak dalej, ale łącznie zrealizował nie więcej jak tam 1,5 miliona rekordów do wysyłki. I teraz te 1,5 miliona rekordów, jak myślisz, ile jest w stanie wygenerować hashtagów, czyli takiej wartościowej pożywki dla sztucznej inteligencji w takie 3 miesiące? Pytanie jest dość trudne, mam wrażenie, że z pewną tezą, więc nie zaryzykuję odpowiedzi w związku z tym, że słucha nas zbyt dużo ludzi, więc to jest mój wymyk z tego pytania. Okej, to szybka odpowiedź, prawie 13 milionów, prawie 13 milionów z 300-tysięcznej bazy. Gdybyś wrzucił taką bazę 300 tysięcy do sztucznej inteligencji, tak naprawdę nie miałbyś zbyt wielu wyników, ale wrzucając 13 milionów haszy dopisanych do rekordów, już jesteś w stanie naprawdę całkiem nieźle tą sztuczną inteligencję nakarmić i nauczyć twoich procesów, twoich klientów i tego, co robisz. Okej, to jeszcze muszę się cofnąć o jeden krok, bo znowu podważne sformułowanie, wartościowe dane. No i teraz pytanie, jakie dane są wartościowe w budowaniu modelu sztucznej inteligencji? To jest dobre pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. De facto wszystkie dane mogą być wartościowe i wszystkie dane mogą być bezwartościowe, w zależności od tego, jak później tą sztuczną inteligencję wykorzystasz w dalszych procesach. Więc naprawdę bardzo ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że najlepiej jest zbierać jak największą ilość po prostu danych, czyli tak jak kilka lat temu był taki mocny hype na big data i z tym związany marketing automation, które w większości firm po prostu okazywało się no zbyt ciężkim orzechem do przegryzienia. Tak na dzień dzisiejszy okazuje się, że to big data może być super pożywką dla AI-a czy dla marketing automation. To zwał jak zwał, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy to są trochę wymienne pojęcia. Okej, a myślisz, no masz doświadczenie z wieloma klientami, z całym systemem i tak jakby ci się, jakie jest twoje zdanie, komu dzisiaj to AI jest całkowicie niezbędne, ja to muszę mieć, muszę działać w ten sposób. Kto ma raczej taki nice to have, a kto w ogóle nie powinien to patrzeć? No to wydaje mi się tak, że jeżeli na dzień dzisiejszy twoim CRM-em jest Excel albo twoim CRM-em jest twoja skrzynka mailowa, to myślę, że nie masz na co patrzeć, jeżeli chodzi o AI. Sorry, po prostu stracisz czas, stracisz pieniądze, a przy okazji tego wszystkiego możesz stracić jeszcze zainteresowanie tym, co kiedyś w przyszłości może naprawdę przynieść ci wartość dodaną dla twojego biznesu. Natomiast jeżeli na dzień dzisiejszy masz zbudowanego CRM-a, zbierasz tam wszystkie informacje, które jesteś w stanie zebrać o kliencie, masz do tego jakąś platformę komunikacyjną, czy zbierasz informacje z tej platformy komunikacyjnej również do swojego CRM-a, czy agregujesz to do jakiegoś innego big data, to wtedy jest dobry czas na to, żeby zacząć bawić się w AI, bo jesteś w stanie je nakarmić, jesteś w stanie generować z tego wartościowe dane. Okej, no czyli trochę kwestia skali.
mam wrażenie. No i tutaj też ja myślę, że trzeba zrobić taki trochę disclaimer a propos tego Excela. Myślę, że chodziło o to, że skala biznesu jest na tyle niewielka, chyba że, jeśli się mylę, to wprowadź mnie z błędu, jest na tyle niewielka, że Excel wystarczy. Bo ja znam firmy, które mają olbrzymie obroty, a ich cel jest nadal Excel. Także tutaj też trzeba to dobrze rozróżnić. I tak i nie. Ja ci mogę dać super case study mojego klienta i prywatnie mojego kolegi, który wiele lat prowadził firmę taką 7, 10, kilkanaście osób. Dobrze z tego żył, prowadził to w Excelu, prowadził to w mailu, natomiast nie był w stanie tego przeskalować. I doszedł do takiego momentu, że stwierdził, że no rzeczywiście ten CRM jest mu niezbędny. I co się stało w momencie, kiedy on tego CRM-a wprowadził i zaczął robić automatyzację? Spotkaliśmy się po roku czasu i mówi: słuchaj, ja mam w tym momencie 180 osób na pokładzie i w zasadzie ja nie muszę pracować do końca życia. Ale jak to, stary? Naprawdę, widzieliśmy się niecały rok temu. Mhm. Więc to nie do końca jest ta skala biznesu, to jest po prostu ten moment w biznesie, w którym do którego dochodzisz, kiedy mówisz sobie: OK, to teraz trzeba coś zmienić, żeby ruszyć dalej. No tak, musi być jakieś dźwignia i kop. Ale też chciałem z tą ciekawy eksperyment myślowy przeprowadzić, bo z wieloma osobami rozmawiałem na ten temat. Mówimy o automatyzacji sprzedaży, jakby nie było. Do tego zaczynamy już wykorzystywać te generatywne AI, więc znowu idziemy dalej. Mamy powoli już te syntezatory głosu, Midjourney coraz lepiej sobie radzi z wideo, więc tak naprawdę za chwilę może pojawić się sytuacja, i to naprawdę za chwilę, gdzie sam handlowiec będzie generatywną istotą, bytem, która zajmie się sprzedażą. No i to jest całkiem tak na horyzoncie, nawet mam wrażenie. Jeszcze wiele rzeczy, wiadomo, trzeba poprawić, ale jest to gdzieś na razie w zasięgu naszej wyobraźni już bardzo mocno. Ale teraz jakbym poszedł krok dalej, no bo skoro firma może stworzyć wirtualnego handlowca, to dlaczego ja nie mogę stworzyć wirtualnego zakupowca? Po co ja mam negocjować z wirtualnym handlowcem, skoro mogę stworzyć swojego wirtualnego człowieka, który ma coś zakupić dla mnie? No i teraz, jak ty sobie wyobrażasz sytuację, w której kontrakt negocjuje generatywny AI z generatywnym AI po drugiej? Bot z botem. No wiemy, że były sytuacje, gdzie były jakieś eksperymenty, gdzie takie rozmowy w dwóch botów już generowały swój własny język, żeby był bardziej szybszy, zrozumiały. No i jak myślisz, do czego może dojść w tym obszarze? No, dochodzimy do pewnego poziomu abstrakcji, którego chyba nie chciałbym przekraczać, ale mówiąc poważnie, tu musimy sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy bot wie, że rozmawia z botem? Bo wydaje mi się, że właśnie dojdziemy do tego momentu, że bot nie będzie wiedział, że rozmawia z botem, i będzie prowadził tą rozmowę dokładnie tak, jakby rozmawiał z człowiekiem. Zresztą Google już chyba 2 lata temu pokazał na swojej prezentacji produktowej asystenta, który dzwonił do fryzjera i umawiał swoją klientkę, w cudzysłowie, na odpowiednią godzinę. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, że rzeczywiście sztuczna inteligencja, czy niejako boty, będą nas, zwykłych ludzi, zastępować nie tylko w pracy, ale i w takich podstawowych ludzkich zadaniach. Okej, okay, no to jest dobry wymyk. Myślałem, że wyciągnę od ciebie trochę więcej, no ale faktycznie dla mnie to jest dosyć ciekawe, no bo ten zakupowiec no, może pozyskać oferty od milionów firm, właściwie no, w ułamku sekundy. Analiza tych danych jest bardzo szybka i tak dalej, więc my się wszyscy zafiksowaliśmy jako, że nie branża digitalowa na sprzedaży, a nikt nie myśli o tej drugiej stronie. I to jeszcze taki teren mocno jeszcze do eksploracji. No ale ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do samego CRM-a, no bo to jest dosyć ciekawa rzecz, produkt, który wy robicie. On ma te wszystkie cechy, które, może inaczej, wiele produktów opartych o generatywne AI, czy opartych, które używają generatywnego AI, bardzo szybko zderzają się ze ścianą technologiczną i to jest chociażby przykład dość chyba popularnego asystenta AI, który jest na rynku, no, który miał, jego przewagą konkurencyjną było to, że można było sobie zbudować bazę danych
o kliencie, no i on zawsze tą bazę danych o kliencie wykorzystywał w tworzeniu treści chociażby, przy copywritingu. No i to była ta główna przewaga konkurencyjna. No w tym momencie sam ChatGPT już wprowadził tą możliwość, więc już nie potrzebujesz bazy danych, która będzie odpytywana, żeby to napisać. No i w tym momencie wartość narzędzia troszeczkę umiera. No wy w CRM-ie zastosowaliście bardzo ciekawą opcję, czyli bardzo dużą ilość integracji z innymi opcjami AI-owymi. No i teraz pytanie, gdzie jest ta wasza granica w tym CRM-ie? Czy wy myślicie, że ten system faktycznie jest taką fajną bazą, którą można rozbudować o mnóstwo dodatkowych rzeczy, które będą się wytwarzały w trakcie tej rewolucji AI-owej? Czy raczej myślicie o tym, że w pewnym momencie trzeba będzie go zamknąć i nie dopuszczać jakby nowych rzeczy do niego? Tak, to też dobre pytanie. Znaczy powiem tak, osobiście uważam, że jak większość z nas myśli sobie o słowie CRM i w ogóle myśli o CRM-ie, to jest to jedno z najmniej, że tak powiem, sexy pojęć, jakie można powiedzieć w świecie technologii. Natomiast po drugiej stronie rzeczywiście kryje się cała masa sexy technologii i takich fajnych, i takich użytecznych, i w którą stronę to będzie ewoluować, no jakby ciężko mi na dzień dzisiejszy powiedzieć. My jesteśmy rzeczywiście otwarci, my rzeczywiście używamy narzędzi, czy pozwalamy na integrację z narzędziami, które wnoszą jakąś wartość dodaną, bo wydaje mi się, że na koniec dnia właśnie o to chodzi, żeby jakaś integracja, czy jakaś dodatkowa funkcja wniosła rzeczywistą wartość dodaną, nie tylko dla samego użytkownika tego CRM-u, ale i dla właściciela, i dla klienta, no jakby stąd między innymi powstał w ogóle portal klienta, czyli część CRM-u, która w zasadzie umożliwia komunikację bezpośrednią klient-doradca, czy klient-właściciel tego CRM-u. I jakby w którą stronę to będzie szło, czy my się będziemy zamykać na zewnętrzne rozwiązania? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że właśnie ta otwartość jest gdzieś tam trochę naszą przewagą konkurencyjną w tym wszystkim, że pozwalamy na wykorzystanie tego systemu, czy dopasowujemy ten system do rzeczywistych oczekiwań i rzeczywistego wykorzystania przez klienta. No to jakby to daje wartość dodaną klientowi, to daje wartość dodaną nam. No tak, tutaj nie można się nie zgodzić. I ostatnia rzecz na podsumowanie naszej rozmowy. Zastanów się dobrze, bo będą ważyły się losy świata generatywnego AI. Jeżeli ty dostałbyś jakąś ofertę, zgłosiłeś się po nią oczywiście, nie jest to jakiś tam cold mailing czy cokolwiek, i po tej złożonej oferty dostajesz ofertę. Wolałbyś transparentnie wiedzieć, że ta oferta została wygenerowana przez AI, czy chciałbyś to wiedzieć po prostu? Czy chciałbyś wiedzieć, że zrobiła to Ania Iksińska z danej firmy, jest podpisana, że ona stworzy tą ofertę? Czy jeżeli tak nie było, to chciałbyś wiedzieć, że to jest generatywne AI? Czy nie ma to dla ciebie żadnej różnicy? Tak naprawdę chyba nie do końca mnie to w większości przypadków interesuje. Bo jeżeli ja się po coś zgłaszam i rzeczywiście nie dostaję tego z cold mailingu, tylko mam jakąś tam potrzebę, powiedzmy, czy nazwijmy to zakupową, to tak naprawdę nie interesuje mnie to, czy tą ofertę, czy tą umowę, czy to jakieś pismo wygenerowała sztuczna inteligencja, czy wygenerował jakiś bot, tylko czy jest to dla mnie wartościowe. I to bym, jakby to oceniam jako pierwsze, czy spełnia moje potrzeby, czy jest w kręgu moich zainteresowań, czy jest dla mnie akceptowalne finansowo, tak? A dopiero gdzieś tam dalekiej kolejności zastanawiam się, czy to pani Asia mnie będzie obsługiwać, czy może pan Mirek, a może pan bot. Okej, troszeczkę inaczej ma się sytuacja w przypadku dóbr luksusowych, ale takich ultraluksusowych, gdzie rzeczywiście ludzie bardzo często chcą być dopieszczeni przez konkretną osobę, po prostu, nazwijmy to wprost. Natomiast mamy wśród klientów też firmy, które sprzedają, w mojej ocenie, dobra naprawdę luksusowe. To są takie dobra nieosiągalne dla 99,9% Polaków. I oni wykorzystują sztuczną inteligencję
właśnie do odpowiadania na pierwsze maile klientów, właśnie do przygotowywania części ofert i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No dlatego, że na przykład zdarza się klient, który pisze w zupełnie niezrozumiałym dla wszystkich handlowców języku. Nie wiem, fińskim, chińskim, whatever, tak? I wtedy cyk, ChatGPT, przygotuj mi coś tam, albo cyk, przygotuj mi coś tam. Okej, no myślę, że możemy podsumować tą rozmowę. Korzystajcie z generatywnego AI, bo to jest super sprawa, ale pamiętajcie, że czynnik ludzki jest tam dość istotny, bo może być tym finalną kropką nad i przy zapisaniu kontraktu. Jest, tak jest i myślę, że tak będzie jeszcze bardzo długo, o ile nie zawsze, bo rzeczywiście to, o czym mówiłeś wcześniej, o ile na dzień dzisiejszy może nie mieć znaczenia, o tyle za 5 lat, za 10 lat może się okazać tak, że ludzie po prostu, dlatego że nie chcą, po prostu nie chcą kupować od botów i tyle. Tak, no już myślę, że to jest coś, co ważne, co powiedziałeś, to jest to, co my sprzedajemy, bo jeżeli to jest jakaś usługa, taka bezpośrednia, no to ludzie lubią wiedzieć, z kim będą pracować. Zobaczyć tego człowieka, pogadać, napić się kawy, zobaczyć, czy jest jakaś zgodność charakterów, w razie konjunktury się pojawią. No jeżeli jest to faktycznie produkt jednorazowy, no to wtedy AI chyba można no wtedy bardziej zastosować. Liczy się cena po prostu. Tak. Cena versus jakość. A automatyzacja obniża cenę, więc jesteśmy tutaj w sytuacji win-win. Dzięki wielkie, Ariel, to była Dzięki fajna również. Rozmowa. No a my zapraszamy na RAE i sprawdzanie możliwości, jakie chłopaki i na internet tam przygotowują. No oczywiście, że tak. To jak co roku, a my uciekamy, bo słońce zaraz nas tutaj już spali, także uciekamy, zaczyna się chłodzić. Dzięki. Dzięki. Cześć.